Witajmy z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hardenowa 4 na DLC Arms Against Tyranny jako Norwegia. W ostatnim odcinku w sumie zrobiliśmy większość ciekawych rzeczy i teraz czekamy na inne ciekawe rzeczy, które mogą się skończyć na tym, że wreszcie coś będzie się działo. Więc tak, tutaj szybka decyzja o tym, kogo byśmy wybierali jako naszego, że tak powiem, sojusznika w tym. Wybrałem oczywiście Związek Radziecki, z którym jesteśmy w sojuszu. I tutaj też mamy oczywiście, tutaj mamy różne możliwości, więc tutaj oczywiście możemy sobie zrobić takie boosty. Tak naprawdę nie wiem, czy czymś się różnią, chyba ten drugi to jest po prostu, że więcej. Ostatnio jak go zrobiłem, to wtedy wypowiedzieli mi wojnę domową, co było niezbyt miłe. Tutaj, o właśnie, zrobiłem agencję specjalnie. Dlatego, że uznałem, że to już jest dobry moment. Też mamy dosyć mało fabryk jednak militarnych, żeby to sobie rzeczy porobić, ale powinniśmy sobie jakoś sobie poradzić. Nie powiem. Jakoś sobie poradzimy. Ogólnie rzecz biorąc, ja już wcześniej powiedziałem, że moim głównym celem będzie budowa czołgów. Że będziemy w głównej mierze budować czołgi, żeby mieć te dywizje mega dobre, pancerne. Ale żeby to też robić, to musimy sobie robić inne badania, które są na przykład na armaty. Więc na razie sobie tak robimy i zobaczymy, gdzie to nas powiedzie. Tutaj możemy przeciwko komuś. Więc tak, przeciwko Finlandii w sumie możemy zacząć, dlatego że właśnie Finlandią będziemy się zapewne bić jako piersi. Bo Związek Radziecki będzie chciał tą wojnę przeciwko nimi. Więc tak, to jeszcze nie jest to podwozie, które chcieliśmy, ale tutaj mamy jakiś nawet dobry cel narodowy do produkcji. Też musimy zacząć robić inne, dlatego że możemy zrobić na przykład tutaj mega dużo dobrych rzeczy. Tutaj na przykład właśnie bonusy różne takie, nawet ciekawe. I to naprawdę by nam pomogło, ale wiecie, musimy najpierw porobić to. Tak, wysyłamy najpierw babcię tutaj do Helsinek. I zobaczymy sobie, jak to nam pójdzie. Też, czy mam jakieś decyzje, nie powiem, co się nam odblokowało, bo wiecie, bo czasami się odblokowuje i nie pisze o tym. Okej, sprzęt wsparcia. To jest pierwszy raz, kiedy mam sprzęt wsparcia. Robię. Okej, produkcja. Zawsze najlepiej sobie na samym początku zwiększyć produkcję, bo później to naprawdę są problemy. Więc tak, jeżeli możemy, zróbmy sobie obowiązkową służbę wojskową. To jest naprawdę mega dużo manpowera, a minusy nie są aż takie duże. Okej. Okay. Dalej rozwijamy. No i się rozpoczęła wojna światowa. Tutaj widzę, że Litwa została już przyjęta. Ona zazwyczaj jako pierwsza właśnie pada. Więc się nie dziwię. I gdy to już mamy, mamy tutaj takie kilka rzeczy, więc myślę, że możemy pójść w to. To trochę nam pomoże przez pewien czas. I tutaj mamy artylerię? Chyba tak. Dalej ja robię do produkcji. Produkcja byłaby lepsza. Okej, okay. Ktoś przeciwko nam próbuje wypowiedzieć wojnę. Rzesza Niemiecka. Rzesza Niemiecka ma to do siebie, że ona potrafi zrobić bardzo nieciekawy ruch nazywający się wojna domowa w u nas. Więc to, co chcę teraz zrobić, to rozstawić dywizję w portach i to powinno rozprawić się z częścią niepotrzebnych rzeczy. Finlandia tutaj pisało, że wrzuca radzieckie plany, ale myślę, że Niemcy bardzo źle robią, że tutaj Rosję chcą właśnie antagonizować, bo my jesteśmy z Rosją. Dobra, to weźmiemy. 500 manpowera jest dobre. Tutaj nie mamy, ponieważ ten gość naprawdę nie jest dobry. Lotnictwo morskie. Ekspert. Okej.
Tutaj jak na razie patrzę, jest dobrze według mnie. Mało zasobów, no to zawsze możemy coś porobić. Holandia skapitulowała. My, o, możemy zrobić to. To już. Dobrze. Ogólnie to możemy dopiero zrobić. Na piechotę górską. Tak, możemy to zrobić dopiero, gdy mamy piechotę górską. No ja nie wydaje mi się, że to jest jakieś ważne. Więc tak. Jeżeli nic się nie stanie z tym, to dosłownie nie mam problemu. Ale to, co możemy zrobić, to to. W międzyczasie. To jest nawet trochę. Trochę dodaje nam. Jeżeli Rzesza Niemiecka wypowie przeciwko nam wojnę, to naprawdę ona jest, nie powiem, jak głupia. Okej, więc tak, średnie czołgi. Okej. Przeciwko Danii wypowiedzieli, a przeciwko nam? Tutaj 3 lata. No, zbyt długo, zbyt dużo czasu, więc. Tutaj poróbmy. Ok, w takim razie, jak mówiłem, tutaj usuwamy ulepszone podwozie. O, to jest nowa rzecz, gotowy element, że już możemy sobie to dać, ale nie mamy siły politycznej. I pytanie jest takie, czy oni mają przeciwko nam. Ale w sumie nie wypowiadają, bo wiedzą, że w sumie jest Związek Radziecki za nich. Okej. Finlandia wypowiedziała wojnę. W takim razie my możemy pójść na jej granicy. Próbować coś wspomóc. Mówię, tu. What the heck? Finlandia wygrywa? Dzisiaj i tak my tutaj wygrywamy w tym. Więc według mnie. Nie opłaca mi się dołączyć do wojny z jednej przyczyny. Jeżeli Finowie skapitulują, tak naprawdę nie będzie miało to znaczenia zbytnio wielkiego. Ale też my zbytnio nie mamy tutaj wyposażenia. Więc zróbmy sobie tutaj kolej. Żeby nam nieco ta wyposażenie wleciało. Więc poczekamy, jak skapitulują tutaj Finlandia i nie wiem, po co to Finlandia robi. I wtedy powinniśmy sobie jakoś poradzić z nimi. Tutaj artyleria. No i możemy czołgi zrobić. Ja w takim razie gotowe elementy. Zapisz. I bierzemy. I dajemy tutaj 20 fabryk. Jak sami widzicie, trochę mieliśmy w zapasie. Okay, widzę, że Francja się nie wywiązuje z tego. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że dosłownie zginęła. Ale my tutaj też mamy coś. To jest artyleria. Okej. Okay. Okej, okay. Finlandia podpisała biały pokój, ale my możemy przecież zaatakować Finlandię już. I właśnie o to chodziło, że od razu po tej wojnie możemy ich zaatakować. No. No i powoli będziemy to robić, bardzo powoli. Więc dzięki temu w sumie też Finlandia nie będzie dla nas zagrożeniem w przyszłości, bo ona może być dla nas zagrożeniem. Ale wiecie, no. Takie życie. O! Czyli tak to wygląda ciekawe. Artylerię też możemy sobie ulepszyć.
Co teraz porobimy? No, możemy sobie zmienić nazwę. Może zmienimy to kiedyś, ale nie teraz. No, więcej fabryk militarnych to też będzie fajna rzecz. Badania. Wracamy też do przemysłu. Mamy mało slotów badawczych, więc to jest wielki problem. Ale nawet Finlandia no, po pewnym czasie pada. Mówię, po prostu jest taka wojna. My też nic nie możemy robić, bo nasze dywizje nie mają tutaj jedzenia. Więc możemy się dosłownie wycofać i pójść tutaj. Okej. I jako, że oczywiście mam to, co mam, czyli wiecie, super fajną po prostu moda na to, że mogę sam decydować, to tak. My nie mamy żadnych korów. Nie zdobędziemy żadnych korów. Związek Radziecki nie może ich właśnie spapetować. Więc tylko my możemy to zrobić. Więc wybierz wszystko. Papet. Potwierdź. A? Możemy mieć prawo do zasobów. Okej. Reparacje. I... Nie wiem, kto mógłby się być wkurzony na to, że my dosłownie zabraliśmy wszystko wszystko w Finlandii. Nie wiem, kto. Okej. Tutaj się zaczynają rzeczy różne dziać. I my tak naprawdę nie mamy jakiegoś większego problemu. Możemy też zaatakować Szwecję. Wydaje mi się, że Szwecja nie powinna mieć... nie powinna być gwarantowana. Oczywiście to jest podstawka, więc mogą dostać gwarancję, ale nie powinna być gwarantowana. My tutaj wyłączamy. I oczywiście tutaj jest dużo rzeczy, że tak powiem, do ogarnięcia. Dobra, Szwecja już jest gwarantowana. No nie cierpię tego. Dobra, więc to, co wydaje mi się, że my możemy zacząć robić, to szykować się do wojny z Niemcami, bo dosłownie to jedyne, co nam zostało do robienia. I pytanie jest takie, jak będzie wyglądać nasza wojna z Niemcami? Ona będzie wyglądała prosto. Niemcy będą nas atakować, a my będziemy próbowali się bronić. To, co chciałem też porobić, to po pierwsze zmniejszyć nasze nakłady na to. I dzięki czemu będziemy mogli więcej produkować czołgów. Tak, czołgi to jest nasza pasja. Pytanie jest, czy coś tutaj możemy wybrać, co nam da, jako możemy tego dać. Naprawdę, my tutaj zbytnio nie mamy rzeczy do robienia. Więc teraz to jest tylko to, co mogłoby nam się udać porobić. Więc możemy już lepsze czołgi na przykład badać. I tak, jeżeli chodzi o czołgi, to byśmy sobie zaczęli robić nową dywizję. Średniaczki. I tutaj też średniaczki. Tutaj piechota zmotoryzowana. No i jeszcze możemy sobie zrobić jeden, więc sobie zróbmy zmotoryzowany zwiad. I zacznijmy szkolić ich. Tak, dwie dywizje. I to na razie tyle.
Więc to, co możemy zrobić, to na przykład zmienić sobie nazwę. I tak, jak to będzie wyglądało? Czy jesteśmy w stanie pokonać Niemcy? No, myślę, że po pewnym czasie byśmy... by nam się udało, tylko że musimy być też, że tak powiem, przygotowani na to, że Niemcy nie są aż takie słabe, więc musimy być nieco silni, nie powiem. I Niemcy wypowiedzieli nam wojnę. Nie powiem... nie powiem ciekawy moment, kiedy opowiadam właśnie o tym. Dobra, mamy samoloty? A, to nie są nasze samoloty. Ale mamy też samoloty. Okej, w takim razie do broni. Dosłownie wczesny Barbarossa i nie wiem, czy dla kogo to będzie dobre. Ale to, co na pewno będzie dobre, to zgodzenie się na wszystko. Więc teraz tak naprawdę jedyne, co możemy, to pomagać Rosji w jakiś sposób. Na razie to ja wracam i zmieniliśmy kolor. I zmieniliśmy flagę. Nie powiem, bardzo dużo się tutaj zmienia. Nowa Norwegia, nowa flaga i nowe problemy. No dobra, w takim razie pójdźmy tak typowo gospodarczo. Tutaj dosłownie już nic nie mamy do roboty. Czy coś tutaj możemy porobić? Propagandę, no to nawet nie jest nam potrzebne. Obligacje. Tutaj nic nie mamy. Okej, więc teraz możemy. I jak na razie, że tak powiem, oczywiście przegrywamy. Łotwa jest, że tak powiem, problemem. Ale jeżeli zrobimy las standa, to nie powinno być tutaj większego problemu. Jak mówiłem, tutaj to, co w głównej mierze potrzebujemy, to dosłownie spowodować, żeby oni się nie dostali. I co? Dostali się. No, nie powiem. Zgaduję, że samolot... nie, samolotów nie mamy. Jak to z czołgami są? Czołgów jeszcze nie ma, ale... mogą być. Czy nie mamy własnych modeli czołgów? Nie mamy. Szkoda. Okej, w takim razie czołgi. Do boju. I pytanie jest, czy to coś pomoże? Pomoże. Czołgi pomagają. Wow. Nice. Mówiłem, trzeba zainwestować w czołgi. A oprócz tego to... pancerz i artylerię. Okej. Czekajcie, poczekamy, jak tutaj wyjdą. A, dobra, nie poczekamy.
To jest mnóstwo, dosłownie wlewa nam się mnóstwo tego. Dobra, nice. Boję się, że tutaj postanowią, że wejdą nam od tyłu, ale jak na razie nie postanowili. No i nasz front to jest trochę, nie powiem, brzydki, ale powinniśmy sobie poradzić. Tutaj jakieś statki są, ale nasi sojusznicy sobie nie radzą. Jakieś czołgi są w tym? Są czołgi, ale nie udaje mi się. Powiem, trochę napakowali tutaj. Widzę, że Sowieci przyjechali wreszcie. To mi się podoba. To będzie dobrze, żeby zdobyć. Nie powiem, by wylądowali, tutaj jest ich mnóstwo tych. Więc trochę słabo to jest. Okej. Chętnie przyjmę. Ogólnie przydałoby się budować konwoje. Ale nie mam stoczni jednej. Okej, Jugosławia dołączyła do wojny. Dosłownie tutaj już jest mnóstwo tych dywizji. Teraz zaatakujemy w takim razie całą siłą. I byśmy zaatakowali właśnie port. Pytanie jest, czy... Nie, powinniśmy sobie poradzić z portem. Okej, król Karol II abdykował. Dobra, poradzimy sobie, tylko musimy to tutaj zbić ich. Okej, no i zostali odcięci. Dobra. Easy. Aż takie trudne to nie było. Dobra, tutaj co mamy? To jest lepsze. Okej. Jak już tutaj mamy... To wracamy do... Chronienia. Bo dosłownie wcześniej nas bronili Sowieci. A w międzyczasie też dużo badań wleciało, więc trzeba być już na czas z nimi. A tutaj produkcja czołgów wygląda na dobrą, więc możemy sobie nieco je zwiększyć. Nie widzę, żebyśmy mieli jakieś braki. Więc czas może też sobie nieco zwiększyć ogólnie. Okej, tutaj widzę, że bardzo chętnie sobie czołgi ogólnie polepszę. Okej, się próbowali desantować, ale się nie udało. To się udało im tutaj. I w takim razie spróbujmy znowu. Nie zdesantowali się na port, więc to nie jest jakieś, że tak powiem, dla nas problematyczne, tylko jeżeli wyszliśmy z portu, no to to może być problematyczne.
No i weszli do portu. Teraz szybko. Okej. Przytrzymajcie ich. No i to powinno być po nich. Tylko tutaj nam wjechali. Więc... Dobra, koniec. No nie powiem, naprawdę tutaj jest mnóstwo ich. A wiecie co? Myślę, że czołgi zmienimy sobie. Będą one osobno, a tutaj sobie poróbmy resztę. Powiem szczerze, to jest moment gry, kiedy dosłownie nie jesteśmy zbytnio główną siłą i musimy po prostu robić to, co inni nam każą. Dobra, tutaj sobie wybierzmy coś ciekawego. Tu życie zaopatrzenia będzie dobre. Przyjmijmy. I coś tutaj możemy zrobić sobie. No, aluminium to na pewno będzie dobre. Obligacje wojenne. Jak tam budowa wygląda? Dobrze, budowa tego, co mieliśmy zrobić wojnę. Ładnie wygląda. Tutaj nic nie ma ciekawego. To tutaj możemy spróbować. Raczej zostanie mistrzem nie jest potrzebne nam teraz. O. Młody król tutaj nas wspiera. O, jeden z naszych agentów został aresztowany. Coś sobie ustawimy tutaj. No, szczerze powiem, wcześniejsza wojna po prostu dla Rosji jest znakomita. Wtedy łatwiej wszystko się bronić. A my sobie tutaj poróbmy jeszcze gospodarczo. I już niedługo czołgi nam się lepsze zrobią. Więc to jest ciekawe. Okej, oni dołączyli do osi? A, tak. A wcześniej byli przecież i tak marionetką, więc może coś im się tam pozmieniało wewnątrz. Okej, ja chciałem sobie coś jeszcze tutaj porobić ważnego. O, chciałem zacząć robić. Mamy przeciwko Szwecji, więc myślę, że przeciwko Niemcom będzie dobrze porobić. Jak to wygląda z naszym... O nie, nasz agent został złapany. Który próbował uwolnić? Czy... A nie, my kogoś złapaliśmy. Okej. Okay. Się zdziwiłem, bo nie przypomniałem sobie takiego agenta. Mamy kolejnego, więc możemy wysłać do Warszawy. I mamy kolejne czołgi. Nie powiem, trochę długo to nam zajmuje. Znajdźmy sobie jakieś dowódcę, dajmy mu... Kurde, on jest dobry na tego, dobra, zmienimy sobie. W takim razie... Okej, tutaj się nam zrobiły czołgi, więc sobie zróbmy, już zacznijmy robić te. Więc tak, tego gościa zmieniamy. Dlatego, że po pierwsze on ma to. I tego sobie zmieńmy. Może na kolejnego dowódcę, ale to musimy poczekać. I tak na razie nasze siły tutaj pancerne się dozbrajają. A my chcielibyśmy sobie tutaj już ich im zwiększyć te rzeczy. O, jakaś muzyka. Właśnie taka
Taka skandynawska wyleciała. Okej. Wejdźcie tu. I my mamy już sporo tego. Wow. Więcej fabryk militarnych w takim razie. Tak, podoba mi się, że dosłownie Finlandię wzięliśmy pod but. I pytanie, co to jest, znaczy? Znaczy to nic dokładniej. Okej. Mniej stali. I wy wejdźcie do Warszawy i mamy nawet dosyć duży zasięg, więc to mi się podoba. Jak to wygląda z produkcją? Bo my oczywiście nowy czołg będziemy produkować. Nie możemy jeszcze zrobić, bo musimy uzbrojenie główne zdobyć. Okej, więc jeszcze coś wybadać. Co mamy najbliżej? Mamy silnik. Uzbrojenie główne. Zgaduję, że gdzieś tutaj jest. Szkoda, że nie mogę wyszukać. Okej. Boosty do czołgów. W takim razie to jest czołgi ciężkie, więc to nam się nie opłaca. A mamy tutaj coś. Technologia czołgów, opancerzenie lub przełamanie. Wydaje mi się, że opancerzenie jest lepsze. Tutaj też musimy sobie zmienić w takim razie produkcję. Okej, widzę, że w Warszawie bardzo dużo pracują. A my chyba ich popychamy do tyłu? Znaczy się, oni nas nie popychają, ale niedługo ja będę ich popychać, bo moja potężna armia przyjedzie. Myślę, że to będą już ostatnie czołgi, które produkuję. Jest tutaj slot badawczy. O, i Osea dołączyła do wojny, to znaczy, że jest koniec wojny będzie. A my się tutaj zdesantowali. Okej, i by się przydał też dowódca jakiś, jak mówiłem. Tutaj mamy już jakiegoś dowódcę, by się przydał doświadczony jednak. Okej, jest, w takim razie bierzemy go. Nic tutaj nie ma ciekawego, ale powinien być nieco lepszy. Tutaj Finlandia chce się... zesentowali się nam na stolicę. Źle dla was, dlatego że dosłownie stolicę ja tutaj dosyć broniłem. W takim razie... A, to bo to inni. Widzę, że nie idzie tak dobrze przez rzekę. A, tutaj już rozbijamy ich. Dobra, widzę, że tutaj trochę próbują nas rozbić, ale my dosłownie... dosłownie ich omijaliśmy. Dobra, zmieńcie na to. Okej. No to akurat było proste, nie powiem. Po pewnym czasie to już te inwazje nie są jakieś trudne. Badania, o. Badania, to na pewno zróbmy. I jak mówiłem, potrzebujemy ciała lepszego. Więc na razie artylerię poróbmy. A was... Was to nadal trzeba ćwiczyć. Niestety.
Jeszcze są niedoświadczeni. Ale przynajmniej mam już 4 research sloty, to jest dobry na ten... na obecny czas. Chyba, że wcześniej nie mieliśmy już ich. Ale myślę, że tutaj aluminium byłoby najlepsze. Ło, ma się los, 35 minut trwa odcinek, ja się nie zauważyłem tego, wow. Okej, w takim razie żegnam was. nie patrzyłem od dawna na to. Dobra. No to hej.